Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jak widzisz, jestem bojowo nastawiony, bo dzisiaj mam misję, bardzo ważną misję pod tytułem Nie ma wymówek, czyli przed nami 15-minutowy trening i powiedz mi, że nie masz 15 minut w ciągu dnia, żeby zrobić coś dla swojego dobra, dla swojej sylwetki, dla swojego samopoczucia. Każdy z Was, każdy jedyny ma 15 minut w ciągu dnia i to nie jest problemem, żeby sobie wygospodarować tyle czasu. Dlatego robimy dzisiaj bardzo szybki, bardzo intensywny trening, który zajmuje jedynie, tak jak wspominałem, 15 minut. Czy to zrobisz przed pracą, po pracy, przed zakupami, przed dyskoteką, przed wyjściem na randkę, przed zjedzeniem pizzy czy oglądnięciem M jak miłość, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. 15 minut każdy może sobie wygospodarować. Dlatego nie przedłużając, zaczynamy od szybciutkiej rozgrzewki, później włączamy stoper interwałowy, będziemy pracowali 30 minut ćwiczeń, 30 minut przerwy. No i co? Do dzieła. Szybciutko się rozgrzewamy, zaczynamy tylko kilka poruszeń głową, co byśmy... Potraktujcie to jak po prostu rano sobie wstajemy, jesteśmy cali, sztywni, więc trzeba się trochę rozruszać. Kręcimy sobie ramionami w tył, obszernie, łopatka pracuje, kilka krążeń, teraz kilka krążeń w przód, tutaj żebyśmy wszystko sobie rozruszali, kilka krążeń bioderkami, lewo, prawo, poczujcie jak wszystko Wam tutaj zaczyna pracować, wyizolujcie sobie same bioderka, to jest śmieszny ruch, tak jakbyście robili makarena, ale na pewno Wam się to przyda. Kilka skłonów do paluszków. Cyk, 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 pa, pa, pa. Kilka skrętów na stojąco, co by brzuszek się rozruszał. Ach, całe sztywne bioderka. Teraz schodzimy na dół, robimy taki mały wykrok. Otwieramy sobie tutaj biodra, jedna ręka w górę, druga ręka w górę. Powtarzamy na stojącej już nodze. Kto ma trudności, może tą nogę zostawić sobie na dole tak jak wcześniej. Druga strona, to samo. Otwieramy bioderka. Powiem Wam, już jestem dzisiaj po jednym treningu, ale specjalnie dla Was nagrywam, żebyście też ruszyli tyłki z kanapy, żebyście też coś porobili, żebyście nie byli takimi sztywniakami. No i co Wam powiem, to Wam powiem, ale 15 minut naprawdę każdy jest w stanie wygospodarować, dlatego nie przedłużając, zaczynamy. Tak, sceneria jest taka, a nie inna, żeby Wam pokazać, że w domu też można. Aktualnie znajdujemy się w sypialni, nie mam tutaj dużo miejsca, aczkolwiek wystarczy nam tylko mała mata i lecimy. Ja włączam sobie stoper, tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy pracować 30 sekund, 30 sekund przerwy, dlatego każde ćwiczonko robimy mega intensywnie, zegarek sobie kładę i będziemy zaczynać powoli od rozruszania sobie kolan do góry. Tak samo pamiętajcie, że ręce są mega przy tym istotne, pracuje lewa noga, prawa ręka i tak na zmianę. Startujemy za 4, 3, 2, 1 i lecimy. 30 sekund. Pamiętajcie, że brzuch ciągle jest spięty. Pracujemy tym wydechem. Brzuch jest po prostu sztywny jak skała. On pracuje w każdym ćwiczeniu tak naprawdę. Pamiętajcie, że prawdopodobnie pod Wami są sąsiedzi. Dlatego chcecie po prostu skakać jak gazelki. Delikatnie jak myszki. I pracujemy sobie. 10 sekund. Super, chwilka przerwy, 30 sekund przerwy, drugie ćwiczenie, będziemy również podnosili nogę do góry i na bok, nogę do góry i na bok. Tak samo z przeskokami, ręce będą pracowały, więc tak naprawdę będziemy cały czas na jednej nodze, druga noga pracuje. Jeszcze 10 sekund przerwy i lecimy, 30 sekund, unoszenie kolanek, 3, 2, 1, go. Dwa razy na stronę, w sensie raz,
Raz, raz, dwa, dwa. 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 Brzuch ciągle spięty. Tutaj jest po prostu skała. Nie ma pracy bez brzucha. On pracuje naprawdę przy wszystkim. 30 sekund przerwy. Następne ćwiczenie to będzie przysiad z kroczkiem na bok. Przysiad, kroczek na bok. Przysiad, kroczek na bok. I tak pracujemy 30 sekund. Jeszcze 15 minut przerwy. 15, przepraszam, sekund przerwy. I zaczynamy kolejne ćwiczonko. Ja już jestem leciutko rozgrzany. Temperatura podwyższona. Też ciągle gadam, więc zaczynamy. Przysiad, kroczek, przysiad, kroczek, przysiad, kroczek, przysiad, kroczek. Pamiętajcie o tym, żeby kolana szły do zewnątrz, żeby nie zapadały się do środka, tylko kierujemy je do zewnątrz, napinamy mięśnie pośladkowe. Tutaj też pracuje całe ciało, brzuch jest sztywny. Pamiętajcie, nie zapadamy się do środka, idziemy na zewnątrz. Dobra, 30 sekund przerwy. Robimy to samo, z tym, że będziemy robili przysiad, takie zejście, cyk, 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 cyk i tutaj pompeczka. Kto nie umie całej pompeczki, robi na kolanach. 10 sekund przerwy i za chwilkę zaczynamy. Przysiad, zejście, pompeczka. 5, 4, 3. Nogi będą w tym samym ciągle miejscu. I lecimy. Przysiad, zejście, tutaj napinamy tyłek, pompeczka i wracamy. Przysiad, zejście, pompeczka. Kto nie umie, na kolanach. Wracamy. Stajemy. Przysiad, zejście, pompeczka. Brzuch napięty, przysiad. Idzie, koniec. Nie ma tragedii. Kolejnym ćwiczeniem będzie to, się zamieszałem. Będzie to przysiad z wyjściem kolana do góry, tak jak już staniemy. Czyli będzie przysiad i później cyk kolanko. Przysiad, cyk kolanko. Nic prostszego, już to umiecie, już zrobiliście przysiady, więc nie ma tego złego. 5 sekund i zaczynamy. Let's go. Przysiad, cyk, przysiad, cyk, przysiad, 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 przysiad. 5 sekund jeszcze. Mocne wybicie. I 30 sekund przerwy. Kolejnym ćwiczeniem, zobaczcie, ja już jestem zawalony, nie wiem co wy, ale dlatego nie odpuszczamy, dlatego mamy te przerwy, żeby wziąć trochę oddechu. Oddychamy nosem tutaj do brzuszka, wypuszczamy ustami. Ja ze względu na to, że dużo za was gadam, mam trochę problemy, aczkolwiek dbajcie o to. Następnym ćwiczeniem to do przysiady, ale do boku, czyli lecimy tak, pracujemy, 30 sekund, teraz i noga idzie daleko i w bok. Utrzymaj równowagę, środek, część kości jest na obu nogach, po środku. Schodzisz na dół, nie przychylasz się ani do przodu, ani do tyłu. Centralnie na dół, środek ciężkości. Oczy mocne, jak ci się dupka tutaj rozciąga, szczególnie na tej nodze. I 30 sekund przerwy. Kolejne ćwiczenie, wszystkim dobrze znane, a może i nie, to zobaczymy. Ważne jest tutaj, żeby brzuch był ciągle napięty, lędźwia wbijamy w podłogę, nogi będziemy rozchylać na boki. Lędźwia wbijamy, brzuch napinamy, wciągamy, on jest po prostu twardy, więc skała i nogi pracują tak. 5 sekund. I zaczynamy. Wydech i góra. I lecimy. Trzymamy tutaj brzuzioł.
To jest najważniejsze, żeby Brzusio ciągle mocno pracował. Kto ma problemy, złapcie się za głowę, podtrzymajcie się. Kto nie, ręce leżą. Dwie sekundy, jedna. O, aż mi spadł timer z tego wszystkiego. Wstawię do sobie jeszcze raz. Wow, kolejne ćwiczenie. Będzie również na macie, idziemy na dół maty, będziemy robili ten ruch w drugą stronę. Brzuszek tu również jest napięty, mocno, dużo powietrza do brzuszka. Lecimy. Mamy to, 30 sekund przerwy, kolejne ćwiczonko, to co już mieliśmy, czyli przysiady robione w bok, ale na wyjściu w górę, kolanko do góry. Więc musimy połączyć dwa ćwiczenia, które już były, bo i robiliśmy już kolanko w górę, i robiliśmy już przysiad taki wykroczny do boku. Teraz to po prostu łączymy. Bułka z masłem, 3, 2, 1, lecimy. W bok. I kolanko, cyk, i kolanko, cyk, i kolanko, cyk, i kolanko, cyk. Zobaczcie, mimo tego, że mam z tyłu kaloryfer zasłonę, tu mało miejsca, mam, nie wiem, 2 metry kwadratowe, to i tak trening idzie zrobić 15 minut dziennie. Nie ma tutaj dramatu, każdy może to zrobić. Każdy, kto ma kawałek kącika, gdzie zmieści się mata. Naprawdę, tu wymówek nie ma. Wow, kolejne ćwiczenie jest trudniejsze dla kobiet. Będzie to pompka z odstawieniem. Jeżeli macie problemy, robicie pompkę na kolanach, odstawiacie rękę i wracacie. Jeżeli nie macie problemów, dupka spięta, brzuszek spięty, pompka, odstawiacie rękę do góry. I już jesteśmy na półmetku, nawet dalej. Kolejne ćwiczenie, bardzo lubiane. Jest to chyba tak zwany rowerek. Opa. Dziś będziemy krzyżować nogę z ręką, z łokciem. Tylko pamiętajcie, że ten ruch to nie ma być ruch łokcia, tylko chcecie realnie skręcić tułów, żeby tak po przykątnej zapracować. Lecimy, nogi daleko. Skręcajcie tułów, a nie ręce. I 30 sekund przerwy. Jak tam? Rozgrzani, powoli kończymy, nic się nie bójcie, zostało nam raptem 4 ćwiczenia i już bardzo łatwe. Kolejne ćwiczenie to jest zwykły wykrok, tylko już nie idziemy do boku, idziemy tylko przód, tył i tak samo jak wcześniej środek ciała, środek ciężkości na środku ciała, obie nogi pracują. Zaczynamy. Tak jakbyście chcieli uklęknąć.
jakbyście się odświadczali albo w kościele. Środek ciała na środek ciężkości na środku ciała, obydwie nogi tutaj pracują. Noga tylnia odpycha nas w przód, noga przednia stara się właśnie wypauzować i schodzimy w dół. Łaciutkie, nie? Takie właśnie trochę, żebyśmy zaczęli oddychać. Kolejne ćwiczenie jest już typowo na mięśnie pośladkowe, czyli to, co chcemy, to na czym nam zależy, czyli to będzie glute bridge, jedną nogę kładziemy w niewielkim odstępie od pośladku, drugą nogę pod kątem 90 stopni ugięta tu i tu i pompujemy dupeczkę. Po 5 ruchów na nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmieniamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydech u góry. I jeszcze po dwie. Raz, raz, raz. Taki bonusik. Raz i raz. Kolejne ćwiczenie. Zostajemy w tej pozycji, w której jesteśmy. Będziemy robić podobną rzecz, tylko tym razem noga, która jest na podłodze, utrzymuje izometrycznie mięsień, czyli tu się nie rusza, a druga noga będzie po prostu odwodziła się. Robimy po dwa ruchy każda noga i zmiana. Tutaj brzuch też bardzo mocno musi zapracować, brzuszek oraz tyłek, czyli wskakujemy, raz, dwa, zmieniamy nogę, raz, dwa, zmieniamy nogę. Brzuszek musi popracować i druga noga. Noga musi popracować i tyłek musi popracować, więc wszystko tak naprawdę, co chcemy. I kończymy tę nogę. No i proszę Państwa, ostatnie ćwiczonko, żeby jeszcze trochę się spocić. Zwykłe pajacyki robimy, ile damy radę i po prostu idziemy do domu. 10 sekund przerwy. 5, 4, 3. No i startujemy. Pajacyki. Raz, dwa, trzy. Koniec! Fajnie, że byliście ze mną. Zrobiliśmy właśnie 15-minutowy workoutik dla ludzi, którzy są początkujący, są w pośpiechu, mają mało czasu w ciągu dnia. 15 minut. Fajnie by było po tym się chwilę wyciszyć, odprężyć, zrelaksować, uspokoić oddech. Przynajmniej 5-10 głębszych spokojnych wdechów, prysznic i można iść, czy to jeść, czy to pracować, czy to robić biznesy, czy to przewinąć Olka, bo się zesrał. Wszystko, co musicie zrobić, teraz jest właśnie na to czas. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, peace y'all.